Moim dzisiejszym gościem w cyklu Rozmowy Otwartej Nauki jest pan dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam w bibliotece. Od roku 2009 Biblioteka Narodowa decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego stanowi centrum kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych. Na czym polega digitalizacja? Czy jedynie na archiwizacji i ochronie dziedzictwa narodowego, czy również na jego udostępnianiu? Zgodnie z rekomendacją Rady Europy oczywiście przede wszystkim jest to udostępnianie. Chodzi nam o to, aby jak najszybciej i jak najlepiej udostępnić całe bogactwo kultury, dziedzictwa europejskiego i części polskiej w tym dziedzictwie. Oczywiście przy tej okazji uzyskujemy efekt zachowania, lepszego zachowania tych obiektów. Mówimy tu o bardzo cennych, ale też bardzo wrażliwych rękopisach, książkach, czasopismach, mapach, nutach i wielu, wielu innych obiektach, które znajdują się w bibliotekach, które dzięki digitalizacji nie będą wypożyczane tak często, jakby się to musiało zdarzyć, gdybyśmy obcowali tylko z wersją analogową. Także osiągamy nie tylko udostępnienie jak najszersze 24 godziny na dobę w internecie, w tej formie domowej, w jakiej chcielibyśmy, jakiej oczekujemy, ale także od strony konserwatorskiej czy zabezpieczenia uzyskujemy ten efekt jak najbezpieczniejszego udostępniania zasobów bibliotecznych. Jest to szczególnie istotne w Bibliotece Narodowej. W każdym kraju znajduje się taka biblioteka, której celem jest wieczyste przechowywanie tego, co dany naród, dane państwo wytworzyło. Nie tylko tego, co jest najbardziej godne zachowania, ale po prostu wszystkiego tego, co zostaje wytworzone w kulturze, nauce. My zatem musimy zachować każdy z tych obiektów w takiej formie, aby za 100, 200 czy 1000 lat można było korzystać. Najstarszy rękopis w Bibliotece Narodowej pochodzi z II wieku, więc w tej perspektywie raczej patrzymy na to, co czynimy z naszymi zbiorami. Digitalizacja to również udostępnienie w pewnej kolejności. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zeskanować od razu. Jest pewna dynamika tego, co skanujemy, co udostępniamy. I oczywiście tych kryteriów mamy kilka. Trudno wskazać to dominujące kryterium. W przypadku chociażby Biblioteki Narodowej, której zbiory prawie mają 10 milionów jednostek. Proszę sobie wyobrazić, nie jesteśmy w stanie nawet w perspektywie kilku lat wszystkiego zeskanować. I te kryteria przy digitalizacji to jest oczywiście udostępnienie tego, czego użytkownicy od nas oczekują z jednej strony. W dużym stopniu jest to już zrealizowane, jeśli chodzi o kanon literacki na przykład. Tego, co jest najcenniejsze i może ulec szybkiej destrukcji. Tu mówimy o chociażby czasopismach czy drukach ulotnych, które zachowały się tylko w jednym egzemplarzu i są na kwaśnym papierze w bardzo złej kondycji konserwatorskiej. I bardzo często jest tak, że po sfotografowaniu faktycznie dane czasopismo się rozlatuje w rękach. Pamiętajmy, że od lat 30. czy od połowy XIX wieku aż do lat 90. XX wieku papier, na którym drukowano, na którym pisano, był papierem bardzo zakwaszonym. I jeżeli nie poddany zostanie odkwaszeniu, to po prostu się nam rozleci. W tej perspektywie oczywiście digitalizacja wydaje się nam być narzędziem opatrznościowym wręcz, który pozwala nie tylko otworzyć bibliotekę 24 godziny na dobę i z elitarnej biblioteki naukowej, jaką jest narodowa, stworzyć również wielką bibliotekę publiczną, światową dla języka polskiego. Panie dyrektorze, a jak rozumieją państwo zdigitalizowany tekst? Czy to jest jedynie cyfrowe odwzorowanie artefaktu, które jest wtórne wobec oryginału, czy też jest to jakaś nowa jakość, która umożliwia dalsze przetwarzanie, dalszą analizę, dalszą pracę nad tym, co jest efektem zdigitalizowania właśnie źródła? Otwarcie czy nowa odsłona cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona dała nam możliwość stworzenia narzędzi, które z jednej strony pokazują obiekt
takim, jakim on jest, książkę w tym zachowaniu, jakim ona jest, ale także zocerowanie czy udostępnienie wersji tekstowej. Narzędzia, które są w Polonie, pozwalają na zeskanowanym obiekcie, na konkretnym skanie wprowadzać notatki, zapiski, zachowywać to miejsce dla naszych następnych badań czy do powtórnego czytania. A zatem mamy szansę korzystać i z wersji tekstowej, która z wielu powodów jest dla nas ważna, możemy szybko przeszukiwać ten tekst, ale także możemy na samym obiekcie zaznaczać, robić notatki, czy wymieniać się z innymi uwagami. Można to czynić i w celach naukowych, i takie grupy ćwiczeniowe, chociażby historyków, powstają, ale także dla zabawy w grupach towarzyskich. To, co przyświecało nam przy tworzeniu Polony i przy udostępnianiu zasobów, można streścić prostym hasłem, które traktujemy jako misję Biblioteki Narodowej w tych latach. To jest po prostu hasło „Otwieramy magazyny”. To, co w tym budynku znajduje się w 10-piętrowym magazynie dzięki Polonie, może być dostępne zarówno tekstowo, jak i jako obiekt oryginalny. Staramy się, aby warstwa tekstowa była jak najdoskonalsza, cały system korekty przy narzędziach automatycznych pozwala nam wyłapać błędy, ale też zależy nam i jest to rzecz istotna dla nas, aby jak najszerzej zbiory Polony były dostępne. My nie dajemy ani znaku wodnego, ani żadnej innej informacji, że to pochodzi z Biblioteki Narodowej. Nie dajemy żadnych zabezpieczeń, które by powodowały utrudnienia w korzystaniu zarówno w warstwie tekstowej, jak i w samym skanie. Nam zależy nie na budowaniu marki biblioteki jako takiej. Biblioteka Narodowa pełni funkcję służebną wobec kultury i wobec wszystkich użytkowników kultury. Tylko nam zależy na tym, żeby jak najszerzej nie tylko obiekty fizyczne, które u nas są, były powszechnie znane, ale także teksty, które one niosą. No właśnie, to może kontynuując ten wątek, zapytam o kwestię nowych technologii, które bez wątpienia wpływają na sposób dystrybucji treści. Natomiast biblioteka jako taka, jako instytucja powstała zdecydowanie w środowisku analogowym. I to w tym środowisku wytworzono fundamentalne mechanizmy, które charakteryzują tę instytucję. Jeśli chodzi o to właśnie środowisko, to gromadzenie, ochrona czy udostępnianie materiałów nie stanowi szczególnego problemu. Natomiast kiedy pomyślimy o tak zwanych bibliotekach cyfrowych, które wykorzystują owe nowoczesne technologie dystrybucji udostępniania treści, to wówczas napotykamy na zasadniczy problem, który związany jest przede wszystkim z kwestiami prawna autorskimi. I tutaj w przypadku utworów dwudziestowiecznych myślę, że w odniesieniu właśnie do bibliotek cyfrowych można mówić nawet o tak zwanej czarnej dziurze. Chciałem spytać, czy w tym właśnie kontekście tych najwspółcześniejszych utworów z ubiegłego stulecia chociażby, biblioteki cyfrowe wciąż spełniają tę swoją jedną z naczelnych ról, jaką w przypadku bibliotek właśnie jest udostępnianie? Oczywiście pełnią tę funkcję, jest to naturalne. Obowiązuje nas ochrona prawna autorska, 70 lat od śmierci twórcy, czy ostatniego z twórców przy dziełach, które mają więcej niż jednego autora. I rzeczywiście Claudia Lux, szefowa IFLA, słusznie powiedziała, że jest to nie fair, że czarna dziura XX wieku powoduje, że dużą część dziedzictwa, które było tworzone niekoniecznie z myślą o tak długiej ochronie, mamy wyłączoną z użytkowania. Ja przewrotnie może powiem, że autorzy, nie jest wykluczone, że autorzy, gdyby wiedzieli, że ich dzieła będą tak długo chronione prawem autorskim, może by wcześniej podpisywali umowy o ich uwolnieniu. Wiemy, że w tej chwili jest to 70 lat i jest to bardzo długi okres, zwłaszcza, że wznowienia stanowią niewielki procent całości produkcji. Biblioteka Narodowa, która prowadzi statystykę wydawnictw,
rejestruje wszystkie wznowienia i to jest kilka procent wszystkich tytułów. I to jest nie fair właśnie, że chroniąc tych kilka procent, co jest zrozumiałe, bestsellery, które przynoszą dochód, tak naprawdę wyłączamy 90% całej produkcji, która byłaby inaczej dostępna. Mamy akurat w Polsce dość korzystną sytuację, dlatego że biblioteki nie są tak mocno ograniczone jak w innych państwach. Możemy udostępniać wersje cyfrowe w naszych czytelniach, a także od kilku miesięcy Biblioteka Narodowa uruchomiła, korzystając z polskiego prawa autorskiego, uruchomiła narzędzie, które pozwala korzystać z zasobów, które są pod prawem autorskim dla celów naukowych. To jest system Akademika, który pozwala, korzystając z wypożyczalni międzybibliotecznej, uzyskać dostęp do książki pod prawem autorskim w bibliotekach rozsianych po całym kraju. Wystarczy przystąpić do tego systemu bez żadnych opłat i na komputerze sprawdzić. Z perspektywy Warszawy, Poznania czy Krakowa nie jest to może bardzo korzystne, dlatego że mamy dostęp tutaj do wielkich bibliotek, ale już z perspektywy szkoły zawodowej w miasteczku, bardzo odległym od centrum, jest to rzecz nie do przecenienia. Jeżeli magistrant czy licencjat może, czy magisterium czy licencjat może powstać nie tylko z książek, które nowa szkoła zawodowa wyższa czy jakakolwiek inna wyższa szkoła stworzyła u siebie, ale na podstawie tych zasobów, które ma chociażby Biblioteka Narodowa, to wtedy jakość i tej edukacji, a przede wszystkim postępu w nauce, no może niezbyt w wysokim poziomie, ale jednak w nauce, będzie znacznie lepsza. Wiemy, że wielu badaczy mieszkających poza wielkimi centrami naukowymi rezygnuje z pewnych badań porównawczych, sprawdzenia innych informacji, ze względu na odległości do źródeł tych informacji. Akademika będzie pozwalała dać dostęp do wszystkich tych książek i czasopism, które są pod prawem autorskim, do przeczytania, skorzystania. Natomiast wszystko to, co jest w domenie publicznej, a zatem powstało odpowiednio wcześnie, albo twórcy byli na tyle świadomi tego, co tworzą i celu, w jakim to tworzą, i uwolnili, czy korzystając z Creative Commons, czy korzystając z licencji niewyłącznych, które najczęściej stosuje Biblioteka Narodowa. Wtedy również możemy z tego korzystać. I mamy takich autorów jak Krzysztof Warga chociażby, który w Polonie udostępnia swoje książki i można z nich korzystać bezpłatnie. Bardzo nam zależy, żeby oczywiście jak największa część tego, co wytworzyła kultura i nauka, było dostępne, ale to wymaga zmiany przede wszystkim mentalności bardzo wielu twórców. Myślę o twórcach szeroko rozumianych, zarówno o twórcach kultury, pisarzach, ale także o twórcach nauki, którzy bardzo często równie silnie chronią swoje książki czy artykuły. Panie dyrektorze, to zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych kwestii związanych właśnie ze wspomnianym przez pana projektem Akademika, chciałbym powrócić jeszcze na chwilę do zagadnienia bibliotek cyfrowych i zapytać właśnie o to, jak rozumie pan relację, która występuje pomiędzy bibliotekami cyfrowymi a otwartym dostępem, który fundamentalnie zmienia model dystrybuowania treści naukowych w dzisiejszym świecie. To znaczy, rzeczywiście nowoczesne technologie sprawiają, że coraz bardziej popularne jest oczekiwanie tego, że materiał będzie łatwo dostępny i coraz większa grupa naukowców taki model dystrybucji treści popiera. Co więcej, wiele instytucji, nie tylko instytucji naukowych, decyduje się na wprowadzenie tak zwanego otwartego mandatu, przyjmuje otwarte polityki, które poniekąd zobowiązują pracowników danej jednostki do tego, aby deponowali w otwartym modelu swoje dokonania, które były realizowane, które były finansowane ze środków publicznych. To jest coraz szerszy ruch, który przybiera na sile i który jest obecny na całym świecie, także w Polsce. I teraz moje pytanie jest właśnie takie, jak wobec
chociażby takiego modelu repozytoryjnego, czyli tak zwanego open access, zielonej drogi open access, odnajdują się biblioteki cyfrowe, no, które mają właśnie bardzo dużo różnorakich ograniczeń wynikających z prawa autorskiego. Czy to nie jest przeżytek jakiś w tej chwili? Digitalizacja to nie jest pierwsza rewolucja w bibliotekach. To są instytucje bardzo długiej tradycji. Dla nas dużo większą wydaje się rewolucją było wprowadzenie druku. Nadal jest to krótszy okres w historii bibliotek niż dłuższy. Nadal dłuższy okres to jest czas rękopisów, bardzo skutecznie prowadzonych, zwłaszcza w uniwersytetach średniowiecznych. Bardzo skuteczny system PECI, funkcjonujący dobrze. Także w perspektywie historycznej oczywiście biblioteki doskonale wiedzą, że się zmieniają wraz z technologią. I każda technologia czy sposób dystrybucji zazwyczaj niesie bardzo duże zmiany pozytywne, ale też wprowadza zmiany, które nas niepokoją. Biblioteki od samego początku popierają open access i to jest jasne. Widzimy, że biblioteki nie ograniczają dostępu, raczej starają się maksymalnie otwierać ten dostęp. Czy repozytoria spełniają te funkcje w takim zakresie, w jakim autorzy uwalniają swoje prawa? Oczywiście, jeżeli instytucja zatrudniająca pracowników wymaga tego, aby wszystko to, co tworzą, było dostępne powszechnie, to każdy, przystępując do pracy w takiej instytucji, jest tego świadomy. Czy to będzie obecne w repozytorium danej instytucji, czy będzie przenoszone również, czy wykorzystywane na zasadzie reuse'u przez biblioteki cyfrowe, no to jest tylko kwestia tego, jakie narzędzia damy naszym użytkownikom. Digitalizacja daje też możliwość wykorzystania różnych zasobów do prezentacji w różnych miejscach, bez konieczności tworzenia tych zasobów na nowo. Tak są chociażby w Bibliotece Narodowej tworzone kolejne funkcjonalności naszego systemu czy naszych systemów. Biblioteki się zmienią, biblioteki się zmieniają, mają charakter już repozytoriów. To nie jest dla nas zaskoczenie. W tym budynku, w którym jesteśmy, jest magazyn 10-piętrowy, papierowy i na nośnikach elektronicznych, fizycznych, ale w podziemiach, tam gdzie kiedyś była wielka drukarnia Biblioteki Narodowej, gdzie drukowano papierową bibliografię narodową, w tej chwili znajduje się ogromne cyfrowe repozytorium, jedno z największych w Polsce, wybudowane ze środków innowacyjnej gospodarki, zapewne nie bez przyczyny. Biblioteki stają się wielkimi repozytoriami, nie tylko tekstów papierowych, których nadal powstaje bardzo wiele. Nie obserwujemy znaczącego spadku, a raczej wzrosty. Natomiast również przyjmują zbiory cyfrowe. Dzisiaj, tak jak otrzymujemy egzemplarz obowiązkowy książek, czasopism papierowych, tak samo otrzymujemy tak zwanych publikacji born digital, które nie mają innej postaci niż cyfrowa i trafiają do nas poprzez specjalną bramkę 24 godziny na dobę i to jest największy wpływ w tej chwili, czy największy wzrost tych publikacji. One rzeczywiście lawinowo, szczególnie w zeszłym roku, wpłynęły do nas. To jest zmiana oczywista. Czy repozytoria zastąpią biblioteki? Raczej biblioteki wchłoną repozytoria. Jest to po prostu kolejna droga w rozwoju bibliotek. Biblioteki jako miejsce dostępu dla użytkowników do zasobów kultury, zasobów nauki się nie zmienia. Zmienia się po prostu technologia. Biblioteki, myślę, że to doskonale rozumieją. Użytkownicy podobnie. Bibliotekę Narodową w zeszłym roku odwiedziło o 27% więcej użytkowników fizycznie. W setkach procent liczymy wzrost zbiorów cyfrowych, oczywiście, Polona. Dzięki temu, że daje dostęp do bardzo wielu w tej chwili obiektów, 2000 mniej więcej dziennie przybywa w Polonie, powoduje, że chętnie się z tego korzysta. Chciałbym, nawiązując do Pana pytania, aby dużo więcej było obiektów uwolnionych spod prawa autorskiego, to jest jasne. Proszę pamiętać, że jeżeli patrzymy na statystykę wydawniczą, publikacje naukowe stanowią mniej więcej 1/3. Są to wydawnictwa o bardzo niskich nakładach, bardzo dużo jest poniżej 100 egzemplarzy. Natomiast jeśli chodzi o liczbę tytułów, to jest mniej więcej 1/3.
Cała reszta są to publikacje tworzone albo z inicjatywy jakiegoś środowiska czy konkretnej osoby. I im zazwyczaj zależy na tym, żeby dany tekst był bardzo popularny. I one pewnie nie trafią do repozytoriów naukowych, natomiast trafią do bibliotek cyfrowych. Jedno nie wyklucza drugiego, ani jedno z drugim nie konkuruje. Zależy nam na jak największej liczbie punktów dostępu do zasobu, ale ten zasób jest cały czas ten sam. I to jest przewaga digitalizacji wersji cyfrowych nad analogowymi. Biblioteki czy repozytoria przed czasami cyfrowymi musiały mieć swój własny egzemplarz. A dzisiaj może być jeden egzemplarz cyfrowy wykorzystywany przez wiele bibliotek, wiele repozytoriów. Powróćmy zatem do wspomnianego już przez Pana najnowszego projektu Biblioteki Narodowej, czyli do projektu Akademika, który, przypomnę, jest cyfrowym systemem międzybibliotecznej wymiany czy międzybibliotecznych wypożyczeń, który ma za zadanie usunąć ograniczenia, które są związane z modelem tradycyjnym. Dość łatwe do wyobrażenia, prawda? Chodzi o po prostu transport, przekazanie konkretnego egzemplarza książki, bardzo często z dwóch oddalonych od siebie ośrodków badawczych, prawda? Często z ośrodka centralnego do jakiegoś lokalnego, mniejszego centrum. Książki będą ekspresowo digitalizowane, tak Państwo deklarują, i dostarczane do każdej biblioteki, która zdecyduje się przystąpić do projektu. Teraz od strony technicznej, ogólnie przedstawiając to, że to wyglądało tak, że w każdej takiej bibliotece lokalnej, która zdecyduje się do projektu przystąpić, będzie zlokalizowany jeden czy kilka terminali wyposażonych jedynie w oprogramowanie, które dostarczy Biblioteka Narodowa, które umożliwi właśnie odczytanie tego materiału przesłanego właśnie z centrali, z centralnej serwerowni. Jednak wbrew temu, co można się spodziewać po właśnie wykorzystaniu nowoczesnych technologii, możliwość jednoczesnego korzystania z konkretnego, nazwijmy to w cudzysłowie, egzemplarza cyfrowego danego tytułu będzie bardzo ograniczona. I teraz no, tu jest zasadnicze pytanie, czy taka usługa odpowiada dzisiejszym czytelnikom? Czy to jest coś, co nie będzie zniechęcało potencjalnych użytkowników do tego rozwiązania? To znaczy, jeśli muszę czekać na skorzystanie z cyfrowego materiału, który, tak jak wcześniej mówiłem, prawda, jest multiplikowalny i właściwie no, dzisiaj nie ma ograniczeń do tego, jeśli chodzi o wykonanie kopii danego pliku, no to tutaj jest jakiś rozdźwięk pomiędzy być może oczekiwaniami użytkowników, a tym, co Państwo oferują. Czy nie obawiają się właśnie Państwo pewnego zniechęcenia ze strony użytkowników? Pewnie kolejka będzie do publikacji dydaktycznych, do podręczników akademickich. Ale celem akademiki nie jest danie dostępu do publikacji, z których korzysta cała grupa ćwiczeniowa czy cały rocznik na studiach. Od tego są księgozbiory dydaktyczne w szkołach wyższych. Natomiast my chcemy dać dostęp do całości piśmiennictwa naukowego, a tak wygląda, że zazwyczaj do danej książki, do danego artykułu nie ustawia się kolejka w tym samym czasie badaczy, tylko raczej są to wybrani specjaliści, którzy chcą skorzystać z danego artykułu bądź z danej książki. Przynajmniej widzimy to w statystykach naszej biblioteki. Rzadko się zdarza, to jest bardzo niewielki procent, jeżeli do książki naukowej, nie podręcznika akademickiego, było chętnych dwóch lub więcej w tym samym czasie użytkowników. To, co jest niewątpliwie przewagą akademiki, to jest to, że książka jest dostępna minuta po zakończeniu korzystania przez poprzedniego czytelnika. W przypadku wypożyczalni tradycyjnej książka musiała po tygodniu lub dwóch tygodniach wrócić i przez ten czas nie była udostępniana. My możemy zgodnie z wypożyczalnią korzystać z tego egzemplarza, które my mamy. W przypadku Biblioteki Narodowej są to dwa egzemplarze, więc to nie jest zła sytuacja z kopii cyfrowej. Jest system rezerwacji, tam gdzie książka w tych niewielu wypadkach, które mogą się zdarzyć, tak przypuszczamy, jest system rezerwacji, który pozwala ustalić, że za dwie godziny, następnego dnia, za tydzień można sobie zarezerwować ten czas, kiedy my będziemy chcieli z tego korzystać. Ale takich przypadków jest dość niewiele.
Od wynalezienia druku w Polsce opublikowano ponad 1 100 000 tytułów książek, a kilkadziesiąt tysięcy tytułów czasopism. Nie będziemy tutaj liczyć już, ile numerów z tych czasopism. I myślę, że badacze i humanistyki nauk ścisłych są tak wyspecjalizowani, że raczej nie będą konkurować o te same publikacje w tym samym czasie w całej Polsce, tylko raczej będą mieli dostęp do tych książek, które są słabo dostępne, zachowane są w jednym egzemplarzu, 2 lub 5 w skali kraju. Absolutną większość, jeśli no prawie wszystkie, posiada Biblioteka Narodowa, więc zmiana jest rzeczywiście ogromna. Jak mówię, realnym problemem jest brak dostępu do tego bogactwa tytułów, a nie to, że będzie się ustawiała kolejka do konkretnych tytułów. I ten realny problem rozwiązuje akademika. Panie dyrektorze, pozwolę sobie jednak jeszcze zacytować czy przywołać słowa pana profesora Włodzimierza Boleckiego z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która jest partnerem projektu Akademika. Pan profesor Bolecki podczas inauguracji tego właśnie projektu w grudniu ubiegłego roku zauważył, że prawo autorskie w obecnym kształcie jest niedostosowane do tych wszystkich zmian, które szczególnie dzięki rozwojowi technologii zachodzą w dzisiejszym świecie. I w ten sam sposób sugerował, że model, który obecnie został przyjęty w akademice, nie jest modelem ostatecznym, czy nie jest też optymalny. Można się również spotkać z opiniami, że nawet w ramach obowiązujących przepisów mogli Państwo zrobić krok dalej, to znaczy postarać się właśnie, żeby być może na tych terminalach ten dostęp był szerszy, żeby nie był ograniczony tylko powiedzmy w danym momencie do jednego użytkownika. Czy dopuszcza Pan w ogóle ewolucję w obszarze tego projektu, a jeśli tak, to jak Pan ją widzi? Biblioteki się zmieniają tak, jak pozwala technologia, jak pozwala prawo. Jeśli chodzi o akademikę, mamy ekspertyzy najlepszej grupy prawników od prawa autorskiego i ona nam pozwala udostępniać w tym zakresie, w jakim jest. Jeżeli korzystamy z wypożyczalni międzybibliotecznej, no to możemy korzystać z tylu egzemplarzy, które w tej bibliotece się znajdują, nie z większej ilości. Proszę też pamiętać, że zarówno nauka, jak i kultura opiera się na równowadze. Na równowadze między treściami bezpłatnymi i treściami płatnymi. I o ile na pewno mam wewnętrzne przekonanie, że jak największa część treści powinna być bezpłatna, zarówno przede wszystkim tych, które są tworzone z funduszy publicznych, tak również mam to przekonanie, że naruszenie równowagi między jednym a drugim może przynieść szkodę, bo z jednej strony wiemy, że dostęp do treści płatnych znacznie ogranicza do tych, którzy są w stanie zapłacić i to nie jest ten model, do którego chcielibyśmy dążyć. Ale też wiemy, że jeżeli w pełni uwolnimy wszystko i wszystkie treści będą bezpłatne, wtedy oczywiście ci, którzy utrzymują się z tworzenia tych treści, mogą obniżyć ich jakość, bądź sama grupa może ulec zmniejszeniu ze szkodą dla tych treści i dla nas samych. Więc oczywiście ważna jest równowaga między jednym a drugim. Akademika wydaje się być bardzo zrównoważonym systemem, który daje narzędzie korzystania z tych zasobów, ale rzeczywiście nie rozwiązuje podstawowego i zasadniczego problemu z punktu widzenia open accessu, czyli prawa autorskiego. Ale jest to narzędzie, które pozwala działać w ramach obowiązującego prawa. Każde narzędzie, które by łamało prawo, byłoby po prostu zlikwidowane. A nam zależało na narzędziu, które będzie funkcjonowało. To zapytam jeszcze o perspektywę użytkownika. Czy nie obawiają się Państwo konkurencji ze strony komercyjnych platform, które umożliwiają legalne wypożyczanie książek czy egzemplarzy cyfrowych za relatywnie niskie kwoty? Bardzo bym chciał, aby rynek komercyjny w Polsce dawał dostęp do zasobów nauki i kultury za niewielkie opłaty. Nie widzę takiego niebezpieczeństwa. To nie jest kwestia konkurencji. My z nikim nie konkurujemy. My raczej, widząc, że takich komercyjnych propozycji nie ma, realizujemy dostęp do tych zasobów. Chciałbym, żeby tak było, bo wtedy biblioteka mogłaby się jeszcze innymi zadaniami zająć, a tych jest zawsze sporo. Natomiast w tej chwili nie ma takiego
nie chcę powiedzieć niebezpieczeństwa, bo to raczej byłby stan postulowany, gdybyśmy mieli również i możliwość dostępu komercyjnego, ale wtedy to nie zmieni w zasadniczy sposób naszego zadania. Znaczy zadaniem bibliotek, w tym również Biblioteki Narodowej, jest powszechny, co oznacza darmowy dostęp do zasobów. I nawet jeżeli by to były niewielkie opłaty, to z punktu widzenia naszego rozwoju cywilizacyjnego powinna być sieć instytucji, które dają dostęp darmowy, powszechny wszystkim. Taka jest misja bibliotek, ona się nie zmienia. Proszę zauważyć, że w krajach, które mają rozbudowany system komercyjny dostępu do treści, biblioteki mają się znakomicie. Nie ma problemu z ich funkcjonowaniem, dlatego że dostęp, zarówno płatny, jak i bezpłatny, się wspierają, a nie konkurują. Problemem realnym, cywilizacyjnym nie jest to, że jest konkurencja, tylko realnym problemem jest to, że ludzie nie mają potrzeby bardzo często korzystania zarówno z bezpłatnej, jak i z płatnej wersji. Widzimy to chociażby w badaniach czytelnictwa, gdzie realnym problemem jest to, że nie chcemy korzystać z książek, nawet jeżeli one kosztują złotówkę, a nie dlatego, że one kosztują 100 zł. Także myślę, że jedno drugie wspiera, nie konkuruje. Inaczej mówiąc, jeżeli na ulicy są 2, 4 czy 5 księgarni, to raczej to przyciąga niż odstrasza. One raczej wspierają. Jeżeli patrzymy na handel, widzimy całe ulice poświęcone konkretnemu asortymentowi. Mamy ulice, na których się sprzedaje książki, ulice, na których sprzedaje się płyty, koronki, czekolady i tak dalej. To raczej przyciąga niż odstrasza. Myślę, że tu konkurencja nie jest realna, a nawet jeżeli by była, to raczej będzie to z korzyścią dla użytkownika. Znaczy, to może gwoli uzupełnienia. Nie do końca mogę się zgodzić z tym, że ta konkurencja nie występuje, ponieważ nie chciałbym robić kryptoreklamy konkretnemu rozwiązaniu, natomiast no, jednak jeden z większych wydawców w Polsce wystartował niedawno z projektem, który jest właśnie czymś na kształt takiej wypożyczalni e-booków. Oczywiście zapewne oferta tego wydawcy, czy tych wydawców, których gromadzi, nie jest tak szeroka jak w przypadku, no, w dobrym tego słowa znaczeniu, monopolisty, jakim jest Biblioteka Narodowa, która po prostu ma dostęp do wszystkich książek, które zostały wydane. Natomiast myślę, że warto to uzupełnić, że jednak tego typu rozwiązania być może raczkują dopiero, ale funkcjonują, więc coś takiego po prostu istnieje. Z moim pełnym poparciem. Bardzo dobrze, że tak jest. Prowadząc co 2 lata badania czytelnictwa, nie tylko dla przyjemności, ale także zawodowego czytelnictwa, spodziewamy się, że nastąpi to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, gdzie czytelnictwo wersji cyfrowych książek wzrosło bardzo znacznie i równoważy czytanie na papierze. W Polsce się to nie dzieje. Ostatnie badania mamy z listopada, z 3 tygodnia listopada 2014 roku i ku naszemu zaskoczeniu nadal czytanie wersji cyfrowych to jest niewielki procent czytania papierowego. I co ciekawe, osoby, które czytają na papierze, to te, które korzystają z wersji cyfrowych, bo my się rodzimy generalnie analfabetami. Nie mamy potrzeby czytania, możemy przeżyć życie bez czytania i musimy mieć jakąś potrzebę, potrzebę kulturalną albo potrzebę zawodową. W przypadku naukowców ta potrzeba jest oczywista. W przypadku nienaukowców już mniej, ale proszę pamiętać, to nie jest nasza naturalna potrzeba, my ją dopiero w sobie, w nas samych, jak i w tych, których wychowujemy, musimy wytworzyć. Ale Polacy muszą pamiętać, że jeżeli ich nie stać na udział w komercyjnej usłudze, to zawsze jest biblioteka, w której ten dostęp po prostu mają. Jest to kwestia naszych praw obywatelskich, tak jak open access jest znakomitym sposobem dostępu do tych treści, tak dużo wcześniej wymyślony powszechny dostęp do tych treści w bibliotekach nadal jest potrzebny. Absolutnie tego nie neguję, wręcz jestem za, to oczywiste. Natomiast chodzi mi raczej o właśnie przyjęty model, o rozwiązanie. Może odwołam się do przykładu norweskiego. Tam funkcjonuje projekt, który nazywa się Bookila. Tamtejsza Biblioteka Narodowa na podstawie umowy z organizacją, która reprezentuje twórców, umożliwia
użytkownikom, czytelnikom dostęp do całości księgozbioru, który bodajże datuje się do roku 2000 włącznie, o ile tylko korzystają oni z dostępu do internetu z terenu norweskiego. I teraz nie ma w tym przypadku konieczności wizyty w bibliotece, prawda? Nie ma konieczności korzystania z terminala, tak jak no niestety jest to właśnie w przypadku akademiki i o tym właśnie rozmawiamy. Czy rozważali Państwo, planując swój projekt, wejście we współpracę w tym zakresie z organizacjami zbiorowego zarządzania, co umożliwiłoby być może pewną modyfikację tych warunków, jakie obecnie są? Przykład norweski jest jedynym, który można tutaj podać, nie bez przyczyny. Proszę pamiętać, Norwegia jest bardzo małym krajem, bardzo bogatym krajem i krajem o dość niewielkiej produkcji wydawniczej, zarówno współczesnej, jak i dawnej. To są słowa mojej koleżanki, szefowej Biblioteki Narodowej, kiedy o tym przed kilkoma laty rozmawialiśmy. Modelem, który nie jest powtarzany w Europie z wielu powodów. Jest to model optymalny i oczywiście o nim myśleliśmy. Przede wszystkim w Polsce jest kilka organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Sytuacja bardzo wielu publikacji nie jest jasna i klarowna. Proszę pamiętać, sytuacja polska jest nieco odmienna od innych. Ale także nie ma pewnej kultury regulacji praw autorskich. I rzeczywiście po stronie wydawców nie widzieliśmy chęci rozmowy na ten temat albo osiągnięcia szybko porozumienia w tym zakresie. Rozumiemy ich sytuację i nie zgłaszamy, proszę nie rozumieć tej mojej odpowiedzi jako zgłoszenia pretensji. Po prostu wszyscy dopiero od 25 lat budujemy nasze środowiska w pełni wolne. I może to nie jest jeszcze ten czas, kiedy by to nastąpiło, ale wierzę, że tak nastąpi, że z IP polskich będziemy mogli mieć dostęp do całości produkcji. A to jest kwestia porozumienia, bardzo poważnego porozumienia finansowego między tymi, którzy zarządzają prawami autorskimi, a instytucjami, które chciałyby takie usługi prowadzić. Na razie te rozmowy, które prowadzimy, nie sugerują, że kompromis byłby szybko osiągnięty. A my żyjemy w czasach dynamicznych i nie bardzo możemy czekać. Więc dajemy to rozwiązanie, które dzisiaj jest możliwe, licząc na to, że lepsze w przyszłości będzie mogło być zrealizowane. To na koniec chciałbym jeszcze odnieść się do pewnego elementu, pewnej składowej tego dużego projektu, jakim jest Akademika, mianowicie do projektu Merkuriusz, który zakłada digitalizację artykułów naukowych z czasopism punktowanych z lat 2002-2014, a także uzupełnienie ich opisów bibliograficznych. I tutaj mam kilka pytań. Pierwsze z nich to pytanie dotyczące przyczyn, dla których zdecydowali się Państwo na digitalizację akurat w tym przypadku, skoro wszystkie czasopisma właściwie z tego okresu mają swoje wersje cyfrowe, no choćby potrzebne do ich wydruku, prawda? Teraz nie sposób zrobić tego inaczej. Czy wykluczyli Państwo w związku z tym współpracę z wydawcami w tym obszarze? I teraz mam jeszcze jedno pytanie. Czy planując ten projekt, brali Państwo pod uwagę to, że w bazach bibliograficznych w Polsce funkcjonujących jest znaczna część tych czasopism opracowana już w tej chwili? To znaczy, że te bazy dysponują opisami bibliograficznymi tych periodyków. Ja może odwołam się tutaj do raportu Otwarta Nauka w Polsce 2014, w którym mowa jest o tym, że około 50% polskich czasopism punktowanych udostępnia w sposób otwarty swoje bieżące numery. Natomiast 211 kolejnych robi to po okresie karencji. Czy nie ma tutaj pewnej sprzeczności? Czy nie jest to troszkę tak jak wyważanie otwartych drzwi, że coś jest już dostępne, że coś jest już dane użytkownikowi, natomiast Państwo poniekąd dublują te prace? Jak Pan to widzi? Pozornie może się tak wydawać, ale tylko pozornie. Rozgraniczmy dwie kwestie. Jedna to są metadane i absolutną większość czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki
opracowuje Biblioteka Narodowa i posiada w bazie bibliografia zawartości czasopism. Do tej pory nie uwzględniała w tej bazie czasopism z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, prawnych itd. I w tej chwili to jest uzupełniane. Jako centrala bibliograficzna powinniśmy mieć całość. Drugą sprawą jest skanowanie tych czasopism. Wracam do pierwszego pytania, które pan postawił. Jaki jest cel digitalizacji w kraju? Cel digitalizacji prowadzonej przez Bibliotekę Narodową. Otóż cel jeden to jest udostępnienie i z perspektywy tej pana pytanie jest w pełni zasadne, doskonale to rozumiem. A też Biblioteka Narodowa jako jedyna instytucja w kraju jest powołana do przechowania wieczystego całości produkcji wydawniczej polskiej. A zatem nie możemy opierać się w tworzeniu wtórników na wtórników czy wersji cyfrowych, na tym, co dostarczają ci, którzy tworzą, ale także powinniśmy tworzyć nasz korpus wszystkich publikacji w wersji cyfrowej. Szczęśliwie technologia pozwala nam to również udostępniać. Jedno z drugim się nie kłóci ani nie wyklucza. Jest inny cel nasz. My oczywiście możemy zeskanować w celach zachowania tego wieczystego i nie udostępniać, ale nie bardzo widzę, dlaczego mielibyśmy to robić. Dzisiaj użytkownicy mogą korzystać z tych czasopism na stronach instytutów czy samych redakcji czasopism, jak najbardziej, ale też mogą wejść do Biblioteki Narodowej, do naszej czytelni, korzystać z tych wersji, które my przygotowujemy. Naszym celem jest zgromadzenie całości piśmiennictwa polskiego oraz jego zachowanie wieczyste w postaci oryginalnej i w postaci cyfrowej. Projekt Merkuriusz jest częścią tego planu. Panie dyrektorze, to dopytam jeszcze jedną kwestię, bo nie bardzo zdaje się rozumiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o Państwa procedowanie. W przypadku materiałów Born Digital, o których Pan zresztą wspomniał, nie ma problemu, żeby Biblioteka Narodowa przechowywała plik z taką publikacją na zasadzie analogicznej do egzemplarza obowiązkowego książki tradycyjnej. Natomiast w przypadku właśnie czasopism, z okresu, powiedzmy właśnie, po roku 2000, myślę, że znacznie wcześniej też, ale kiedy był już skład cyfrowy, no, myślę, że każdy wydawca takiego czasopisma dysponuje właśnie obecnie PDF-em drukowym, prawda, plikiem, z którego można wygenerować, czy który jest już docelową wersją czasopisma, czy też taką, z której można wygenerować plik jeden, czy kilka plików w odpowiednich formatach, które nadają się do dystrybucji. I chodzi mi właśnie o ten newralgiczny moment, o którym Pan mówił, to znaczy o tych tak zwanych wtórnikach. Czy Państwo nie mogą skorzystać z takich kopii właśnie i muszą digitalizować raz jeszcze to, czy porozumienie z wydawcami właśnie w tym obszarze nie ułatwiałoby trochę sprawy i nie redukowałoby na przykład kosztów takiego projektu jak Merkuriusz? Jesteśmy na to otwarci. Nasze repozytorium jest gotowe na przyjęcie kopii cyfrowych. My nie możemy tego zrobić w ramach egzemplarza obowiązkowego, dlatego że ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych określa, co możemy jako egzemplarz tak zwany elektroniczny ściągnąć. Czyli faktycznie możemy, czy raczej nakłada się na tych, którzy przygotowują publikację, obowiązek przekazania nam egzemplarza elektronicznego. Ale to dotyczy tylko części czasopism. I te redakcje, które chcą przekazywać, przekazują. Jesteśmy bardzo szeroko otwarci, zarówno książki, jak i czasopisma. Natomiast nie możemy, jak pan zapewne wie, archiwizować internetu, tego nam zabrania polskie prawo. Musimy uzyskać zgodę każdego z podmiotów. Wówczas my zmiany dotyczące archiwizacji internetu złożyliśmy w Ministerstwie Kultury w ramach dyskusji nad prawem autorskim i dyskusji nad nowelizacją ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, ale już dalsze losy legislacyjne tych naszych propozycji czy założeń do zmiany są w rękach Ministerstwa, przede wszystkim Parlamentu Polskiego. Tam, gdzie jest to możliwe, chcemy to realizować, żeby nie dublować pracy. Ale proszę też pamiętać, liczyliśmy w pewnym momencie koszty, co nam się bardziej opłaca, czy przyjąć cały zasób, zeskanować i mieć pełną nad tym kontrolę, że jakość wszystkiego, a przede wszystkim kompletność jest zagwarantowana,
czy też liczyć na różne nośniki, na różne formaty, w których są tworzone te publikacje, które idą do druku albo są udostępniane w wersji cyfrowej. I okazało się, że kontrola ściągalności jako egzemplarza obowiązkowego, sprawdzanie kompletności tego jest nieporównanie droższa od wykonywania w ramach masowej digitalizacji przez Bibliotekę Narodową. Mamy pewność, że jest to kompletne i mamy pewność, że jest to dobrze zrobione i okazuje się, że jeszcze jest do tego tańsze. To już zupełnie na koniec. Chciałem spytać, jakie są Pańskie oczekiwania w zakresie zmian, jeśli chodzi o prawo autorskie w Polsce? Czego by Pan sobie życzył? Czego by Pan życzył wszystkim, którzy tutaj mieszkają? Tego, o czym już mówiłem, chciałbym, żeby była zachowana dobra równowaga między tym, co jest dostępne płatnie i bezpłatnie. I absolutnie większość twórców, jestem o tym głęboko przekonany, tworzy po to, żeby udostępnić swoje myśli, swoją twórczość szeroko rozumianą, naukową, kulturalną, literacką jakąkolwiek, a nie w celu zabezpieczenia bytu swoim potomkom. Zwłaszcza, że większość tych publikacji takich dochodów nie przynosi. A zatem wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwolą nam z tego szeroko korzystać. Chcielibyśmy również, aby ta świadomość spowodowała, że wszystkim naukowcy nie pod przymusem ustawy o wolnym dostępie, tylko z oczywistego odruchu udostępniania tego, co badają, będą przekazywać do publicznych repozytoriów. To nie musi być Biblioteka Narodowa. W każdym razie chodzi o to, żeby to było publicznie dostępne. Także oczekiwałbym zmian, które pójdą w kierunku szerszego otwarcia tych zasobów, a nie ich zamykania. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za Pański czas i rozmowę. Dziękuję również.